Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szweger, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś mówimy o e, Zbigniewie Ż Ziobro, e, który jest spanikowany i wściekły. Wściekły jest dlatego, że e, akcja ze zdjęciem, która miała e, uciszyć i zawstydzić tych, którzy poddawali wątpliwość fakt choroby e, Zbigniewa Ziobro, nowotworowej. E, Miała dokładnie odwrotny skutek od zamierzonego, to znaczy utwierdziła krytyków, że jest coś na rzeczy. E, można sobie przypomnimy, Zbigniew Ziobro e, opublikował e, bardzo taki e, szczegółowy opis e, swoich dolegliwości, które ma. E, te, e, to jest tak. E, że ma śmiertelną chorobę nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. I po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia okologicznego przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyków i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskiwania pełnych sił. W domyśle nigdzie nie idę, zostawcie mnie i nie wzywajcie. Przed Komisję śledczą. Się niegodni, jak możecie męczyć człowieka, który już. Ale właśnie leży cały łożyski. czas. Leży na Jeszcze raz powtórzymy, że cały czas nie pojawiła się żadna diagnoza, żadne badania. Już jest po bardzo dokładnym opisie, bo tak to obrał mógłby powiedzieć, że to jest jego prywatna sprawa, że nie, jest, nie chce być ekshibicjonistą, że nie chce po prostu epatować tym, że ma jakieś prywatne sprawy że może, no umówmy się, że to jest to, gdzie ten rak się umiejscawia, gdzie ma te przerzuty, to jest prywatna sprawa, no ale on już poszedł i, i powiedział to. Jak już powiedział, no to już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrzucić i pokazać tym niewiernym Tomaszom, takim jak ja, Tomek, Nomenomen. I na przykład Eliza Michalik, która zapoczątkowała to publiczne, bardzo słusznie zresztą, publiczne pytania w sprawie choroby ziobry, która zaiste pojawiła się dla niego. Ja wiem, że to brzmi źle, ale to jest nasza opinia, do której mamy prawo w zadziwiająco korzystnym dla niego momencie. Tak jak wspominałem, drodzy państwo, jest sporo opinii, których ludzi. Jest też informacje z kręgów służb, które uważają, że ziobro po prostu próbuje stosunkowo mało niebezpieczną chorobę przedstawić jako chorobę nowotworową. No to z racji tajemnicy lekarskiej, dopóki on nie pokaże wyników badań, jest po prostu niemożliwe dla ludzi z zewnątrz do zweryfikowania. Biegnie wszystko i weryfikują, Tak, i, dla, i dlatego, dlatego pewnie, pewnie dojdzie do tego. My słyszeliśmy tyle, że i to wiemy, że ziobro przeniósł rodzinę za granicę, że mm, sam czeka po prostu na, na taką informację. Ja rozmawiałem z ludźmi. Z wywiadu, którzy twierdzili, że Ziobro jest przygotowywany i przygotowany do ucieczki. I cytuję, powiedzieli mi, że jak go teraz nie stąpkiem, jak w ramach naszej akcji, że jak teraz nie, nie wykonamy pewnych ruchów, oczywiście legalnych, dziennikarskich, żadnych innych, no to nam po prostu weźmie i zniknie. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Uważam, że Zbigniew Ziobro nie jest psychicznie gotowy na to, żeby pójść w taką głęboką, głębokie, głębokie zniknięcie. To też jest, drodzy Państwo, na przykład, to był powód, dla którego ja odrzucałem hipotezy o tym, bardzo powszechne, lansowane że Jan Kulczyk sfingował własną śmierć, bo oczywiście zna, zna, powiedzenie, że go znałem, to jest za dużo powiedziane, aczkolwiek parę razy w życiu wypiliśmy kawę, raz nawet coś tam zjedliśmy wspólnie, ale to był człowiek przede wszystkim bardzo towarzyski i próżny i koncepcja, żeby się nagle schować i ukrywać się po sfingowaniu własnej śmierci, to, to to może zrobić Andrzej Izdebski, czyli człowiek, który sprzedaje broń, respiratory i stał się zbyt bardzo popularny nawet go to trochę bawiło. Mogę Państwu powiedzieć, że pan Andrzej Izdebski marzy od kilku lat o spotkaniu z Wiktorem Butem i w kręgach związanych z międzynarodowymi służbami te jego próby spotkania się z Wiktorem Butem nie ustały po jego śmierci. I z tego się śmiał, bo teraz Wiktor But został przekazany. W stronie rosyjskiej, tam został wymieniony przy jakiejś tam okazji. But to jest taki wysokiej klasy agent rosyjski. Człowiek, którego to, 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 to jego, powiem Państwu, to była. Zrobiono kiedyś, parę lat temu, taki film Pan życia i śmierci. Taki miał polski tytuł z Nikolasem Cage'em. Świetny film o Wiktorze Bucie jego historii i on się kończył w takim momencie, że kiedy go zatrzymują, on mówi temu kolesiowi, którego zatrzymuje, ale chłopie, no, po, po co to robisz i tak mnie puszczą. I się, tak się dzieje. Natomiast w, w realu było tak, że jak go zatrzymali, to drodzy państwo, jego więzienie wyglądało w ten sposób, że siedział sobie w jakimś luksusowym hotelu i co jakiś czas... I robił transakcje. Dlaczego on? Mimo, że go trzymał rząd Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że był jedyną osobą, jako funkcjonujący handlarz bronią, który ma taką renomę, że dla tych ludzi w sytuacjach, w której to są takie filmowe sytuacje, w której wszyscy mają broń pod stołem, na stole i z boku. A to jest jedyny człowiek, do którego wszyscy mają zaufanie, bo on po prostu nigdy nie orżnął nikogo przy tych tego. Zdarzało mu się, że zaopatrywał wszystkie strony konfliktu, natomiast jak coś się zobowiązywał, to dotrzymywał słowa, i to, jest, to była ta. C Masz raz, jak my żeśmy założyli firmę dobrotu do specjalnego, ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, okazało się, że każda transakcja jeszcze przed, przed otrzymaniem towaru trzeba zapłacić 100%, 100% wartość, nie ma zaliczek. To... to swoją, tak, a nie ma żadnej gwarancji, gwarancją jest tylko słowo tego. Nie, no, który... to chodzi, chodzi właśnie o to, o, 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 o to zaufanie i to się odbywa w kręgu ludzi, którzy którzy wiedzą, że towar będzie taki, jaki ma być. No to jest. Niezwykle świat groźnych ludzi. No właśnie, no i w każdym razie pan Izdebski to człowiek służb i przyzwyczajony do tego, nauczony, że być może kiedyś będzie musiał zniknąć. Także to jest co innego niż dziobro. Tak, ja tak samo, więc my to uważamy, że jeżeli nawet ma takie plany, to wiecie, Państwo to jest trochę tak. Nie, nie działa w ten sposób, bo ludzie służb są do tego szkoleni, przyzwyczajeni, rozumieją. A, 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 tutaj jest, a tutaj jest trochę inaczej. Nie, 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 nie chcę Ci Janku oczywiście to, to nie jest do ciebie, ale y, zwróćcie Państwo, dlaczego mnóstwo różnych y, oficerów wywiadu, funkcjonariuszy często y, później w niektórych momentach zapuszcza długie włosy. Po to, żeby je zawsze ściąć, najwygodniej ściąć. Janko nie do ciebie jest, żeby ściąć i żeby zniknąć w tłumie, czy robić inne rzeczy. To już są takie nawyki, szanowni państwo. To już są pewnego rodzaju rzeczy czy jest taka naturalna niechęć, naturalna niechęć do pokazywania się publicznie. Tego, tego Ziobro, tego ziobro nie ma, tego nie miał e, pan Kulczyk. To to jest. A czy to oni są przez, ja oni są przez, czy pan Major. Pan major y Heda, jemu na początku było ciężko to zmienić. Ja wiem, jak ja Ja by, by, miałem olbrzymi problem, żeby ktoś mnie fotografował. Pamiętajcie państwo, ja, ja mam bardzo mało zdjęć i, i na różnych imprezach rzeczach ja zawsze unikałem zdjęcia. Pan major Heda, jak widzicie, radzi sobie świetnie, ale musiał no, przełamać w sobie to, czego był cały życie uczony. Ziobro ma z tym problem. I inni mają z tym problem. Ja Powiedział państwu tak, jak to wygląda. Tak to, jest, to, to jest w każdym razie, mamy, że Ziobro, nawet jeżeli ktoś mu doradził dobrze, to od, <laughs> od decyzji, od decyzji drodzy państwo, polegającej na takim, od przygotowania do decyzji to są, to, to, to są lata świetlne. Oni cały czas się łudzą, że istnieje jakaś droga, w której Polska wróci w ich ręce. Oni się łudzą Janku, ochydnym scenariuszem, oni się łudzą wojną światową. Tak, to, 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 to są. Oni to są... się łudzą wojną światową i to jest ohydne. To jest, ohydne I, to jest I w każdym razie ale panika wychodzi z tego, że nie jesteśmy, powiemmy, drodzy Państwo, jesteśmy o krok od tego, że ktoś zacznie mówić naprawdę takie rzeczy. Już mówią. Tak, tak, ale zaczną, zaczną się one pokazywać. No już mamy, mamy pana Edgara, który powiedział bardzo dużo. Mamy kompromitację pana Kołakowskiego przed komisją e, śledczą do spraw afery wizowej, kiedy się okazuje, że zatrudnia u siebie, e, w, że współpracuje z facetem, który ma e, kartotekę dłuższą od życiorysu. I prowadzi, oprócz tego, że pomaga mu w prowadzeniu działalności poselskiej, prowadzi firmy sprowadzające imigrantów do Polski. Czyli. Brat ma... jednego z posłów, wpisu członków komisji do spraw tej afery wizowej, również sprowadzał imigrantów. To taki poseł, ja na razie nie wymienię nazwiska, państwo sobie wygooglujecie, który. No samą swoją, samym swoim zachowaniem jest taki mocno irytujący, pewny siebie, a on jest, no również, również wśród, wśród tych ludzi z PiS bardzo dużo było, było działań związanych właśnie ze sprowadzaniem emigrantów. I, i to jest, dlaczego ja mówię to przy, przy Ziobrze, bo Szanowni Państwo, tak naprawdę jest tak, jak później wielokrotnie mi tłumaczono, ty mi tłumaczyłeś, bo ja postrzegałem ich do pewnego czasu że jako fachowców, że oni rzeczywiście są na innym poziomie niż są. Mocno, Mocno przeceniłem, ty miałeś rację. I Czy to, nie, była, to była sytuacja tylko... taka... Tak, nie, bo to była sytuacja, gdzie mnie ostrzeżono, żebyśmy przestali z Tomkiem traktować... Panów Włosiewskiego, jak zawodowców, którzy coś się znają na robocie, że, krótko mówiąc, myśmy doprowadzili do takiej sytuacji, w której graliśmy trochę sami ze sobą. Ja to w szachach jest to znane pod takim hasłem, że. Odchodzisz od pewnych kontynuacji, ponieważ uważasz, że twój przeciwnik widzi więcej niż ty widzisz. W rezultacie grasz sam ze sobą. Czyli bo, zast... bo, bo uważasz na przykład, ja kiedyś miałem taki, jeżeli no, Państwo ci, co oglądają, to wiedzą, że jestem szachistą, więc grasz jakiś system, i on jest powiedzmy sobie, trochę niepoprawny. Teraz, kiedy już partie, które się rozgrywa na pewnym poziomie, automatycznie wchodzą do internetu, to już jest bardzo trudno. Ja to jeszcze omówiłem w latach 90., kiedy ten internet tak nie działał, to nie było tak skomputeryzowane. No teraz to po prostu. W... Kilkadziesiąt sekund można sprawdzić, co szachista dany gra i się przygotować jakoś na to otwarcie. Ja miałem jakiś taki system, nazwijmy go trochę lewy, białymi, który sobie grywałem. Ja miałem doskonałe wyniki w tym, tylko problem polegał, że jak tam dobrze czarnymi zagrać, to się rozpoczyna białymi grę od walki o wyrównanie, a białe to tak troszeczkę, to gra białymi w szachach. w szachach to jest trochę tak jak przewaga własnego boiska. Na w, w, w innych dy, w dyscyplinach sportowych. To znaczy, niby jest to, ale, ale można z tym jakoś tam żyć, można, można walczyć. I w pewnym momencie przestałem to grać nie dlatego, że miałem złe wyniki, tylko dlatego, że już miałem w psychice, że wiem jak to jak to obalić. I, yy, I ponieważ wiedziałem, to mi się źle zagrało, tak bo zawsze był taki moment, nie no, ten się przygotował. On, on to będzie wiedział. Ten będzie wiedział, był. tak. I, to jest takie, i, I myśmy tak siedzieli i tak mówię, że moglibyśmy zrobić to, ale z drugiej strony, jeżeli Wąsik z Kamińskim się przygotowali, to możemy mieć kłopot. I my tak z Tomkiem trochę po prostu... Chodziło w większości o ochronę, o ochronę źródeł osobowych. Tego, 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 tego było... Ale dwie też dwie... Chodziło, chodziło o pewne rzeczy, które... I uwaliśmy badali. się, że, że yy, y, łamimy prawo, Robimy, 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 działamy jakieś działania ochronę źródeł osobowych. Oni na to polowali. Ale teraz, szanowni państwo, minęło bez, bez echa w kontekście ziobry jedno bardzo poważne wydarzenie, to znaczy oświadczenie pani Kate Middleton. I zwróćcie państwo uwagę, no ciężko, powiedzieć... Księżnej, księżnej na, y, następ, żony następcy tronu. Tak. E, czyli Wielkiej Brytanii. Tak, Żona księcia Williama, matki trójki e, dwóch księciów tak jednej, księżny, księ, jednej księżnej. E, Ciężko powiedzieć, że no, tam nie ma fachowców od PR-u. Czy mm, te, 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 wszystkie, te wszystkie działania są inne, że Ziobro lepiej zadziałał? Zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. Znaczy, ona przeszła ona przeszła po, 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 po tych wszystkich różnych fantastycznych teoriach, których naprawdę bardzo e, krzywdzono panią Kate Middleton, prasa brytyjska powiedziała, sama przyznała i wiele tytułów przyznało, że. Tak. Ale, Zobaczcie ale co żeśmy skrzywdzili to. tę panią. Przyszła, 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 przyszła kobieta, która jest. To było naprawdę bardzo łapiące za serce. Szczególnie my z Jankiem to rozumiemy, jak to wygląda. Ale to jest prosta historia. Powiedziałam, to były trudne miesiące dla całej naszej rodziny. Miałem cudowny zespół lekarzy, bla, bla, bla. Ale i teraz tak. Po prostu przeszłam pomyślną operację, ale ponieważ po badaniach wyszła, że jest jeszcze obecność nowotworu, moi lekarze zdecydowali, że powinnam się poddać profilaktycznej chemioterapii. Profilaktyczna chemioterapia polega na tym, że. Po wycięciu nowotworów, ja też miałem tego, taką sytuację. Eee, miałem... Tak w operacji później chemotyra. E, tak, tak, ale to, nie, bo to, to różnie, Ale tutaj w tym momencie chodzi o, chodzi o coś takiego, że masz, powiedzmy sobie, ileś tam procent szans? Dla niektórych to może być 60, 70, 80% szans, że nie będzie przerzutów. Jeżeli zdążono, ale. Przywalenie profilaktycznej chemioterapii może podnieść ten współczynnik na 95-97% braku przerzutów. No oczywiście cena chemioterapii ma swoje, no i to jest każdy sobie musi sam dokonać rachunku sumienia. Natomiast w wypadku ziobry, drodzy Państwo, on powiedział i dużo, i mało. I ja cały czas powiem tak, gdyby on był, to jest moje myślenie, ja to tak mówię, że gdyby był tak ciężko chory, jak twierdził, to nie stałoby nic na przeszkodzie, żeby po prostu powiedzieć więcej. To nasze informacje... nagrałby film taki, mniej więcej taki, jak, jak, jak pani Kate Middleton. Ale znaczy, powiem, powiem, powiem. Nie byłoby wątpliwości, Janku, nie byłoby wątpliwości, bo po ludziach to widać. Ludzie, ludzie Powiem Państwu tak, gdybym ja zobaczył też mimikę, tak jak to my, nie tylko my, no, są specjaliści, gdybyśmy zobaczyli, w jaki sposób on się wysławia. Wiecie Państwo, ja w tamtym czasie jeszcze nie prowadziłem kanału, kiedy miałem chemioterapię, natomiast zdarzyło mi się wystąpić tuż po chemii u w jednym z wywiadów. To nie jest tak, że, że jesteś zupełnie nieczynny. Powiem Państwu tak, no, Zbigniew Ziobro jest jednym z ludzi, na którym ciążą najpoważniejsze zarzuty. My z Tomkiem możemy powiedzieć wprost, to jest przestępca. To jest, ponieważ mamy materialne dowody, gdzie Zbigniew Ziobro, bo on oczywiście może się zawsze bronić, że to nie on, tylko jego podwładni. Ale to tak nie jest, dlatego że jeżeli w grę wchodzi sytuacja, w której on miał pełną wiedzę na temat bezprawnych działań swoich podwładnych i nie robił nic, Patrz, case. Czy robił, Janku, animował pewne rzeczy. Oczywiście, że animował, tylko ja mówię, ja mówię... Ja nie znałem sprawy do prokuratury krajowej. I, i, na przykład, i... na przykład tak. w ogóle sam fakt, Przecież... że, że ja informowałem publicznie w 2021 roku, że na poziomie prokuratury krajowej prowadzone jest trałowanie moich spraw, polegających na tym, że ktoś na... z poziomu prokuratury krajowej wysyła do wszystkich prokuratów w Polsce informacje, żeby zrobić notatki, żeby pokazać, w jakim kontekście, gdzie ja się pojawiam, gdzie przechodzę. To jest w ogóle coś niewiarygodnego. Drodzy Państwo, no, nie ma takiego sposobu prowadzenia śledztwa, że bierzemy obywatela w państwie demokratycznym i zaczynamy robotę pod hasłem, dobra, dajcie mi tutaj, co na niego jest. No tak, wiecie Państwo, tak to może sobie redakcja to znaczy, ja z Tomkiem możemy sobie wziąć ziobre i ty, słuchaj, Tomek, to ty teraz dzwoń do swoich, ja dzwonię do swoich, zbieramy materiały. I to jest praca redakcji, ale to nie jest praca e, służb państwa demokratycznego, to nie jest państwa prokuratury pod hasłem, że zbieramy na delikwenta wszystko, co jest i patrzymy, gdzie mu możemy coś uszyć. No, szanowni Państwo, no, już nie wspominam sytuacji, kiedy pan mecenas Roman Giertych zostaje bezprawnie. Zatrzymany, potem jest bezprawna próba uwięzienia, potem jest czytanie nieprzytomnemu giertychowi zarzutów i upieranie się, że one są ważne. W końcu, uwaga, sąd mówi, że zarzuty są z czterech liter że nie ma żadnych dowodów, że w ogóle giertych po prostu popełnił jakieś przestępstwo. Ba w ogóle nie ma nawet pa, kilka razy chyba ale ktoś... tam jest, ale nie ma nawet dowodu, że w ogóle jakiekolwiek przestępstwo zostało popełnione. To trochę tak drodzy państwo, gdyby była historia polegająca na tym, że ktoś mówi o, że chce komuś postawić zarzuty, że pacjent został, nie wiem, że człowiek został zamordowany, a potem się okazuje, że facet żyje i ma się dobrze. I to jest, drodzy państwo, historia właśnie tego przypadku Giertycha, gdzie sądy mówiły, że po pierwsze nie było przestępstwa, po drugie CBA się nie ma prawa tym zajmować, a wychodził Ziobro, jego zastępca Święczkowski, mówił: Nie, nie, sądy nie będą nam mówiły, kto się ma zajmować daną sprawą. Ziarkiewicz, bo... słynny prokurator, no to jest odbiera... tak. Więc, więc Ziobro, Ziobro jest facetem, który łamał prawo zarządu wpisu wielokrotnie i jeżeli yy, będzie, zacznie, działać, zacznie działać normalnie, prokuratura, a wszystko wskazuje na to, że panu ministrowi Adamowi Bodnarowi się to uda. To Ziobro dostanie zarzuty i Ziobro trafi do więzienia. Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że za to, co chociaż zrobił, tylko tobie, a chociaż nie wspominając o tym, że tych rzeczy jest, co zrobił Tysiącom Janku... ludzi, Janku tysiąca. Tak, nie Giertychowi tobie, wiesz, bo to, powiedzmy sobie, represje szły u nas polityczne w setki, jeszcze tam do, do tysiący pewnie nie doszliśmy. Do, dopiero teraz, dopiero teraz. Yy... Nowa, now, nowa, władza wyrównuje tę te, 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 te paranoję, tę patologię, bo PIS podłapał tę argumentację o wypuszczeniu tych czy y, zmiany, zmiany w ogóle środków, bo to nie, nie jest konieczne wypuszczenie tych 20 tysięcy ludzi z więzień. To jest rzeczywiście, jeżeli ktoś pomyśli sobie, w jakich warunkach ci ludzie mają siedzieć, pani yy, wice, wice, wiceminister Sprawiedliwości powiedziała, że to, to jest niemożliwe, żeby ludzie siedzieli w celach 18-osobowych. Nie będzie więcej cel powyżej 10 osób. Nie ma czegoś takiego. Yy, to, jest, to, jest coś, to jest coś, co właśnie spowodował Ziobro, a to jest ochyda tego całego jego, jego środowiska. Pamiętajcie, że oni teraz. Biją się o to, że to jest nieludzkie, niehumanitarne, żeby dręcić ziobę, a to oni sami spowodowali yy, i, i stworzyli teraz te przepisy, że można stawiać zarzuty osobie nieprzytomnej, bo oni myśleli, że będą wiecznie rządzić i po to, żeby w każdym przypadku można było postawić zarzuty. Że jeżeli ktoś jest chory, czy zemdlał, czy rzeczywiście ma jakiś straszny problem zdrowotny, można przyjść stawiać mu zarzuty. Żeby nie było problemu, że się przesłuchuje, kobietę w ciąży podczas, poro kobietę podczas porodu. I rozumiecie państwo, i to się obraca przeciwko nim i oni teraz wyją. No tak samo jak słucham tej argumentacji o tych niewypełnieniu tych wszystkich obietnic, o tych studniach. No tak naprawdę yy, koalicja 15 października yy, nawet do głowy nikomu nie przyszło, że zostanie tak, przepraszam za wrażenie, rozpierdolone państwo. Do głowy nikomu nie przyszło, bo widzicie, że w każdym miejscu jest problem. I to jest właśnie, i to jest właśnie ta, to działanie ziobry i to jest działanie tych, tych e, tak z pozoru świetnych fachowców w każdej dziedzinie, świetnych piarowców. E, ta cała, to, to całe działanie z tym zdjęciem, nakręcanie tego wszystkiego, że co chwila mówił ktoś z Solidarnej Polski, jaki to Ziobro jest chory, co tam się strasznego dzieje. Jak jest tak, to... ale jeszcze raz, jeszcze raz powiedzmy sobie tego. Jeszcze raz. To wzięło Mając... w łeb. Teraz Mając. To trochę zostało Mając... tę tą, tą sytuacją w, w Moskwie. To Ziobro ma trochę szczęścia, bo, bo jednak to świadczenie Kate Middleton w sytuacji tej, 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 tej zbrodni, tego bandytyzmu który, który yy, nastąpił, nastąpi podczas tego ataku terrorystycznego w Moskwie, to zostało wysunięte na, na, na drugi plan. I to tak i dlatego nikt tego jakoś nie zestawia, a wystarczy zestawić te, te, te dwa yy, działania. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, to jest tak. Yy, pan yy, Zbigniew Ziobro yy, ja, ja, ja powiem Państwu tak, jeżeli, jeżeli za, zarządzamy kryzysem, to w takiej sytuacji albo siedzimy i milczymy i nie robimy niczego, Ten temat, albo wychodzimy z pełną e, gamą papierów i zamykamy wszystkim, to buzie i mówimy i co, głupio wam. A tak to, 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 to co on zrobił, powiem Państwu, to jest e, i tutaj mam właśnie informację, że on jest z jednej strony jest wściekły. Że dał się namówić na zdjęcie, że przekonywano ich, że to zamknie gębę krytykom. Jak niektórzy mówią, istylizację. Natomiast tak. A w, w, w drugiej stronie jest spanikowany szybkością działań, bo pamiętajcie, że w ich w, myśleniu, Bodnar miał się bujać z prokuraturą jeszcze przynajmniej kilka, kilkanaście miesięcy. Najbardziej optymistyczne scenariusze mówiły, że utrzymają kontrolę nad prokuraturą do czasu wyborów prezydenckich. Nagle się okazało, że ten węzeł gordyjski. Bo co, co, co PIS zrobił? Pis uchwalił kompletnie niezgodną z Konstytucją ustawę o. E Prokuraturze krajowej, w wyniku której prokurator krajowy uzyskał znacznie większe uprawnienia niż jego szef prokurator generalny. To była ustawa, która powstała po to, że, doszli, że niektórzy z nich doszli do wniosku, że kończył się ich rządy, że mogą się one skończyć, że mogą przegrać wybory i trzeba się zabezpieczyć przed podniesieniem odpowiedzialności karnej. Co ciekawe, rozmawiałem z jednym z ludzi związanych z obozem prezydenckim, Człowiekiem, który powiem tak, którego patriotyzmu w żaden sposób bym nigdy nie zakwestionował, profesjonalizmu też, ale nie powinien się zajmować, moim zdaniem, kwestiami ustrojowymi i prawnymi, bo jego, bo jego teza była taka, że myśmy, na, nasza strona bez entuzjazmu, to tym mówiona, uchwaliła ustawę. W związku z tym nie można tego inaczej zmienić, jak tylko ustawą, chociaż ona jest niekonstytucyjna, to trudno chociaż Trybunał Konstytucyjny nie działa? Trudno. Więc ich zdaniem po prostu nie można takich rzeczy inaczej zmieniać niż ustawą. To jest takie trochę śmieszne, wiecie Państwo? To znaczy, jak dostaliście po prostu cios w jaja na, w walce bokserskiej, czyli poniżej pasa i, i nie można teoretycznie tego. No i pytacie się sędziego, a sędzia mówi, nie, wszystko w porządku, bicie się dalej, to w tym momencie twierdzenie, że musicie poczekać na wynik tej walki i... Yy, yy, Później wyjaśnimy, tak, na Wyjaśnimy, nie, no to albo możecie oddać po jajach. Tak. To jest pytanie tego i stwierdzenie, że nie, nie, ale wy, wy tak nie możecie robić. Nie, bo to jest, wiecie, to jest, to jest śmieszne. Ja w ogóle, wiecie państwo, jestem oczywiście pełen podziwu dla finezji prawnej pana Bodnara, który znalazł, że pan Dariusz Barski został powołany wadliwie. Na czym polega wadliwość powołania Barskiego? Otóż przywołano, on był w stanie spoczynku i to bardzo dobre dla niego finansowo było. To znaczy on sobie był 40-letnim emerytem od bodajże tam 2010 roku. Tak, drodzy Państwo, 40-letni emeryt Polska jest bardzo bogatym krajem, staczna nas na to, żeby 40-latków po 15 latach pracy prokuratorskiej. Czy sobie... też tak robił do końca? Do końca tak, bo oni tak Pierwszy robią, oni idą, oni idą sobie na emeryturki, potem wygrywają w, gdzieś wybory, wracają, potem znowu sobie ten, wiecie Państwo, to jest. Z doradcami sobie siedzą. właśnie on siedział na etacie doradcy, bo mu się bardziej kalkulowało po się, branie jednocześnie emerytury i e, pensyjki doradcy. Teraz e, sytuacja zrobiła, jak się zrobiła już taka bardzo mocno nadchodziło przesilenie, to pan e, Zbigniew e, Ziobro poprosił go, aby ten został tym prokuratorem krajowym, bo to jest jego świadek na ślubie. I on wziął, jego wybudzili ze stanu tego si uśpienia. Tylko, e, jak to zwykle oni, e, po prostu spieprzyli sprawę, bo powołali się na przepisy, które były w ustawie, która obowiązywała tylko i wyłącznie te przepisy obowiązywały przez jakieś tam około chyba to były dwa miesiące. I przywoływanie tych przepisów, później już nie miało to, drodzy Państwo, już nie miało żadnego znaczenia, bo one nie istniały. A skoro nie istniały przepisy, na podstawie których go powołano na prokuratora krajowego. To on e, tym prokuratorem krajowym nie jest. I to jest też ciekawa historia, no bo oni zaczęli wtedy wrzeszczeć, że tak nie wolno, no bo. No, no bo w tym momencie on po prostu powiedział, no nie jest pan prokuratorem krajowym, dziękuję, do widzenia i wraca, wraca pan do tego stanu. Oni oczywiście stwierdzili, że to oznacza, że teoretycznie, że wszystkie jego decyzje są nieważne. To próbowali po prostu sprowadzić to do takiego absurdu, w który odpowiedział było tak, że co prawda myśmy go źle powołali. On w zasadzie to nie został powołany, ale z racji tego, że spełniał tą funkcję, to. to no i, no i tutaj taka próba była właśnie z szantażu. Oni sobie wymyślili, skierowali to sobie do Trybunału Konstytucyjnego bezprawnie. Dlaczego? Dlatego, że ta sprawa mogłaby trafić do Trybunału Konstytucyjnego po osądzeniu jej dopiero prawomocnie przez dwa, dwie instancje w sądzie pracy. To też jest państwu, to, co myśmy Państwu mówili z Tomkiem przed wyborami że ja gdybym został takim szefem, to ja bym po prostu wszedł i wyrzucił mu zwolnienie natychmiast. I jeszcze jakbym się tego to jeszcze bym poprosił, żeby dać mu pięćdziesiątkę dwójkę słynną. Czyli to są do sądu pracy, dziękuję. Tak, ale tak, tak, niech, niech się idzie bić i, i dopiero po jego e, e, prawomocnym rozstrzygnięciu w sprawie sądu pracy dopiero wtedy może się zająć Trybunał Konstytucyjny, czy te przepisy były, bo takie są przepisy. I do Strasburga, od... Janku, no do Strasburga. Tak jak my wszyscy jesteśmy zmuszeni do tego, to po prostu do Strasburga. Cała droga. Niech... To, co wykpiwali, niech niech ich dotknie, niech zobaczą. Jeżeli mieli rację, no to nie Ale wiem. to nie, tylko wiecie państwo, no i oni, Ale nagle się okazuje, że... E... Ta, ta metoda, ja, ja bym tak zrobił, to oni znaleźli lepszy sposób, to no bo można powiedzieć bardziej elegancki. Też, też się od tego może do, Barski odwoływać do sądu pracy. I dopiero jakby sąd pracy stwierdził, że ta jego argumentacja jest niedobra, to dopiero wtedy mógłby pójść do sądu konstytucyjnego na samym końcu, żeby sąd sprawdził, czy podstawa prawna na, na bazie której go odwołano i jest zgodną z konstytucją. Oni sobie wymyślili, że pani przyłębska ogłosi, że ten dwumiesięczny termin obowiązywania przepisu, na podstawie którego powołano Barskiego, to ograniczenie do dwóch miesięcy działania tego przepisu jest niekonstytucyjne. Nie wiem, jak oni by to uzasadnili, ale jakoś by se uzasadnili, no bo, bo tak bo Jarosław zadzwonił, bo Jarosław zadzwonił, poprosił, i dlatego to jest niezgodne z konstytucją, trzeba to zmienić. Tomku, ta cała konstrukcja Ziobry opiera się dziś na panicznym strachu przed działaniami prokuratury. Oni jeszcze, mamy takie informacje z wewnątrz prokuratury, próbują negocjować, że pamiętajcie, możemy wrócić. Będziemy yy, pamiętali, będziemy łaskawi dla tych, którzy. Tak, bo reszta pójdzie siedzieć. Oni straszą. Tak, to tak, to, to tak. trzeba, szanowni się Państwo, skończyć, bo to jest bezczelne. Oni straszą, funkcjonariuszy niektórych straszą, straszą y, urzędników, no straszą wszystkich ludzi. Chcą ich sparaliżować, że oni wrócą i będzie straszna zemsta. Nie, nic takiego, nic takiego nie będzie. Już więcej tak, tak. Nie będziecie mieli szans zepsuć kraju. Wasz powrót, jeszcze raz mówię, to jest wojna domowa. To jest wojna domowa, która jest rzeczą najgorszą, jaka może być w Polsce. Nie wolno Wam dać powrócić, nie wrócić. I e, Zbigniew Ziobro teraz jest w takiej sytuacji. E, mam nadzieję, że ten wniosek o jego jak, przesłuchanie nastąpi jak najszybciej żebyśmy mogli, no bo on zostanie, ja miałem taką sytuację prywatnie, źle się czułem po chemii i poszedłem, zostałem skierowany do lekarza. Powiedziano mi, że zwolnienie lekarskie od zwykłego lekarza nie ma hmm. racji bytu. Muszę... KPK tak, tak, tak stanowi, że m... nie Gię... może muszę, muszę, tylko Muszę tak, muszę, muszę się udać do lekarza. Wierdzi. Do lekarza biegłego, no i biegły podejmie decyzję, czy ja mogę, czy nie. Ja czekam na tego typu y, diagnozy biegłych odnośnie Zbigniewa Ziobro. Mam dziwne wrażenie, że biegli pod wiedzą, że nie ma przeciwwskazań, aby pan Ziobro uczestniczył w procesie. W moim przypadku luberscy biegły anatomopatolog, jego opinia przesądziła, że mogę być w areszcie. Te, przez ten rok bez widzeń i mimo tego, że, że przywieziono mnie ze szpitala praktycznie wcześniej, to bez, be, bez oglądania mnie pana na to, bo patolog doszedł do wniosku, że nic się nie dzieje, wszystko jest, jest okej. Okay. Mogę być w areszcie. Także jeżeli... Ja oczywiście nie, nie, nie chcę stosować urawiłowki w stosunku do, do biegłych w Lublinie i tam, gdzie pan, pan w Niewziebrach miał się, miał się leczyć, bo to... to, to to by było niepoważne z mojej strony, natomiast jest mnóstwo, jest mnóstwo naprawdę świetnych lekarzy biegłych, którzy zobaczą pana Ziobrę, będą mogli wtedy i na podstawie różnych badań, które sami zlecą i w jednostkach takich służby zdrowia, gdzie na pewno nic tam się nie zmieni. I... Ja jestem spokojny o to, bo pierwsze Ziobro będzie wezwane na komisję do spraw Pegazusa, z której tutaj część tych symetrystów usiłowała sobie dworować i przypilnują, żeby te badania biegłych były naprawdę rzetelne. Także Ziobro, oto, no jest o to wściekły. Mam tutaj jeszcze taką ciekawostkę dla Państwa. Sławomir Cenckiewicz napisał na Twitterze: Broniłem ich i bronię o kamieńskim wąsiku przed bezprawiem, ale przepraszam, na służbach to się ministrowie nie znają. I te 8 lat to nieporozumienie w dużej mierze. Polska to wolny kraj, naprawdę, już teraz. E, no, no właśnie, tak Patrycjusz Wyżga, redaktor wirtualnej Polski powiedział, że w wolnej Polsce wreszcie pan redaktor Sławomir może czy redaktor, wykładowca, profesor, może mówić nadzwyczajnie, co prawda może mówić, co chce. Ja Sławka znam z pracy wspólnej dla Tygodnika wprost bo też przez jeden numer felietonistą pisma, które założyłem, wręcz przeciwnie, wprost przeciwnie, w 2011 roku podał się tam, odszedł tam z Kretesem, zrobili taką ustawkę przeciwko mnie. Ta ustawka polegała na no wyrażeniu głębokiego oburzenia w związku z okładką, na której w szatach liturgicznych Donald Tusk dawał hostie Jarosławowi Kaczyńskiego i na odwrót i podpis był Kościół Tuska kontra Kościół Kaczyńskiego. No się zrobił gigantyczny tutaj skandal, no i ze współpracy ze mną wtedy zrezygnował Tomek Terlikowski i Sławek Cenckiewicz, przy czym powiem Państwu, że prawdziwym powodem rezygnacji było nie tyle oburzenie, za tą okładkę, co po prostu oni się przestarczyli, że to nasze pismo może zrobić, zamieszać na rynku. Myśmy wydali trzy numery. Pierwszy numer się sprzedał w nakładzie 27 tysięcy egzemplarzy, bez żadnej promocji. W drugiej, trzeci po 20 tysięcy. Natomiast nam zaczęły robić wtedy problemy, zaczęli nam robić kolporterzy żeby się różne dziwne rzeczy dziać, I, no ale tam były też nieporozumienia pomiędzy wspólnikami i mimo tych bardzo obiecujących wyników m, przestaliśmy to wydawać. Potem po latach mieliśmy nawet taki trochę żal do siebie, bo te 20 tysięcy gdzieś, zresztą wydawanie tygodnika to Państwu powiem, że jest w, moim, w mojej ocenie już produkt schyłkowy może się jeszcze jakieś tam tygodniki, takie mocno zakorzenione jak polityka, będą bronić w Polsce. Natomiast magazyny opinii, no to raczej coś w stylu miesięcznik. Nasze służby specjalne te zostały zarżnięte i to po prostu ze strachu. To, 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 to Były. Ale, może, ale może wiecie Państwo, może wrócimy do wydawania magazynu służby specjalne. Na razie nam nie pozwala na to akurat czas i, 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 i ograniczenia to też zdrowotne. Ja nie mówię o sobie, tylko o tomku. Więc to, są, to, jednak, to jednak wszystko wymaga dużej pracy. Jeszcze raz podsumowując, Zbigniew Ziobro, spanikowany postępującym działaniem prokuratury, tym co się pojawia, tym że się pojawia coraz więcej sygnalistów, że proces dekompozycji poprzedniego układu... W zasadzie, drodzy państwo, to nas dzieli, jesteśmy jedno, o jednego masę od takiego... Od masy mas. Tak, tak. Jest jeden, jeden ma, tak. taki jeden koleś spisu, który przyjdzie i zacznie opowiadać. Chcieliście, żebym ja był politycznym masą i kłamał, abyście mieli prawdziwych masów. Tak, o, bo, to oni chcieli, bo oni tak. chcieli, żeby Tomek, wykorzystując wiedzę i pragmatykę służb i w jaki sposób się po prostu poży. E, bo to jest tak, wiecie Państwo, Naprawdę czasami zapadają wyroki kuriozalne. Pamiętam taki wyrok na Zbigniewa Stonogę, w którym on został skazany za pobicie nieustalonej osoby w nieustalonym miejscu. W... w nieustalonym czasie. Tak, w nieustalonym czasie. I to jest mniej więcej czasem tego. Dla... Kiedy się zapytałem Romana Giertycha, co im tak zależało, żeby wejść do niego, do, te, do tego domu we Włoszech. No przecież mówię, że wiecie państwo, to jest, wiadomo, że Roman Giertych przestępcą nie jest. Natomiast gdyby nawet był, to przecież nikt, nikt nie trzymał u siebie w domu szaf, szczególnie tego, nie wiem, w rodzaju gdzie pamiętnika, tu zrobiłem tak, tam zrobiłem źle, tu zrobiłem tego, nie wiem, tego. Zobacz, że to jest Dworczyk i reszta tych ludzi i wysyłają sobie maile no tak, i no, na to przykład czy... do, do prawnika pana Jabłońskiego i pisze a słuchajcie, ale skąd ja mogłem to widzieć przecież to jest przestępstwo, musimy to inaczej zrobić. No. Tak, bo to jest... Pełna bo to, bo to, 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 to jest... Jest... telewizja to jest... pana adwokata Jabłońskiego, ludzie. Tak, Paweł Jabłoński, <laughs> szanowni państwo, rok 2020 Panowie próbują y, sfałszować dowody. Zniszczyć giertycha. Tak, sfałszować dowody przez tym z Giertycha I y, jeden, i robią to w publicznej wymianie maili, tam było 7-8 osób w to zaangażowanych, to, bo że on publicznie to, nie umarł, Janek, No czy One były publiczna już wtedy, no bo tak. 7-8 osób, jednak pisanie do siebie w rodzaju, wiecie Państwo, ja, ja się pytałem Tomka, czy widział kiedyś taki brak higieny u zawodowych kryminalistów o dużo mniejszym IQ, że oni by do siebie pisali w rodzaju, ty słuchaj, ale nie wiem, pojedźmy tam, nawalmy tam tego, hmm, potem nie wiem, pójdziemy hmm, Strzelimy mu w głowę, zakopiemy go w lesie, bo, to, bo tutaj mniej więcej ten poziom był. W momencie, w którym oni tam piszą, że ale hola, hola, ja nie mogę się powoływać na faktury, bo media ich jeszcze nie opublikowały. <laughs> Czyli facet przyznaje, że ma fakturę Giertycha, nie wiadomo skąd, i tylko mówi, że nie może się na nich powoływać jeszcze. Szanowni Państwo, e, Ziobro jest. E, przestraszony postępami tego i jest jeszcze wściekły na tych, którzy doradzili mu taki coming out, czyli takie wyjście z tą chorobą, ale jednocześnie ten coming out to się sprowadził do dwóch wpisów na Twitterze opisujących chorobę i do zdjęcia. I to zdjęcie, drodzy Państwo, tak naprawdę zaszkodziło opowieści Ziobry o ciężkiej chorobie, no bo dlatego, że nie widzimy człowieka, który jest ciężko chory. Tutaj co do terapii, co do tego, co od opowiadał, to zdania są podzielone. Są ci, którzy twierdzą, że tam laparoskopia, czyli taka metoda nieinwazyjna, która tam wchodzi, że to wszystko można było zrobić w ten sposób, i że on, a nie wiemy, patrząc na zdjęcie, nie wiemy, w jakim on stadium, kiedy to było zdjęcie robione. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to celem tego zdjęcia miało być przekonanie, w jak fatalnym stanie zdrowia jest, teraz. jest, jest teraz. teraz. No więc, no sorry, nie udało się. Ja powiem Państwu, też się dziwię, kogo on tam ma wokół siebie. Panią Patrycję, pani. No właśnie, ale ja widzę, ale ja nie Ciebie widzę. Ale nie, no ja pati ja pat, pat, pat ja akurat no nie powiem, bo to jest to znowu, co to znaczy dobrze kogoś znać, no ale wypiliśmy w życiu kilkanaście kaw. Więc mniej więcej wiemy z nami sposób myślenia e, o mediach, w jaki sposób tego. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, jakim cudem Patty mogła wyrazić zgodę. Obstawiam, że to zdjęcie to nie był jej pomysł, bo mm, człowiek czujący media zauważyłby, że. że, 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 że Zostaw to, nie dotykaj do tego. Daj nie, że to jest. Wiecie Państwo, to jest. To, ja, ja czasem mam tak, to już mnie uczyli parę razy, że jak się zastanawiasz, czy powinieneś coś zrobić, to tego lepiej nie rób. I to jest, bo to jak, ci, jak zaczynasz mieć sam już wątpliwości, czy to, co zrobisz, jest dobre, czy złe, to, to, to jeżeli już musisz mieć tego typu. Jeżeli masz już tego typu wahanie, jeżeli coś nie jest oczywiste, lepiej tego było nie robić. Ziobro niewystępujący był bardziej przekonujący niż występujący. I cały czas jeszcze raz nie rozumiem, że naraża się cały czas na pytanie. No dobrze, ale pokaż kwit. Szanowni Państwo, historia bez cenzury. Naprawdę polecam w dobrych kioskach, w dobrych empikach, w tym numerze. Mit geniuszu Piosowskiego, maturzysta, który nie był żadnym wielkim wodzem, człowiek, który sam sobie nadał tytuł marszałka, wcześniej był tylko i wyłącznie oficerem politycznym, człowiekiem kompletnie bez żadnej wiedzy wojskowej. Wiecie państwo, znam sierżantów, którzy mają większą wiedzę wojskową niż Pan Marszałek Piłsudski. Pan Marszałek tak bardzo nie cierpiał zawodowych wojskowych, że pousuwał ich ze swojego bezpośredniego otoczenia, krótko mówiąc, żeby go nie peszyli swoim pojmowaniem rzeczy, tak w myśl starego ukazu cara Piotra I, że podwładny przed zwierzchnikiem musi mieć wygląd lichy i durnowaty. I tak niestety tak samo funkcjonuje. Jarosław Kaczyński tak samo funkcjonował. Józef Piłsudski. Mit geniuszu Piłsudskiego. Marszałek nie znał się na wojsku. Trzecia rzesza w rzesza, rzesza w kosmosie, naprawdę fascynujący tekst o tym, e, jak e, hitlerowcy przybiegali się do, pod, do podboju kosmosów. W 1946 roku mieli mieć pierwszy załogowy lot w kosmos. Jeszcze raz, drodzy Państwo, prawie 20, e, byli, byli mniej więcej ćwierć wieku e, przewyższali Wszystkich w tamtym czasie. Tak, no Werner von Braun był ojcem ich programu. Tak. Uwaga, jest tutaj w tym numerze jest dekolonizator Hiszpanii. Sylwetka Simona Bolivara. Jest w tym numerze. Zaskakujący pionier banknotów. Uwaga. Agent Zakonu Iluminatów wymitował pierwsze w historii Polski papierowe pieniądze. Jest sporo naprawdę ciekawych sylwetek o tym, jakiej odrodzenia, jakiej Polski chciały Rosja, Prusy i Austria. I dlaczego chciały już na początku XIX wieku, doszły do wniosku, że trzeba jakiejś odrodzenia, jakiejś Polski. Dlaczego, dlaczego było to dla nich, uważali, że jest dla nich potrzebne. I jest uwaga o tym, jak nazistowskie myśliwce obroniły żydowskie państwo. Messer nad Tel Awiwem, e, maj 1948 roku. Skąd się tam wzięły, drodzy państwo? E... I uwaga, tajemnica śmierci miliardera. Kto zabił trzeciego najbogatszego człowieka świata? Szanowni państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Hmm, polecam, a teraz Tomek. Panie Jarosławie, pan Nozosiu po 17.30. Wie pan, pan naprawdę ma bardzo dużo wspólnego z różnymi dyktatorami, szczególnie ze wschodu, a chodzi to o bagatelizowanie informacji fachowców, specjalistów. To jest to, co powiedział Fogiel, że Wy nie, nie chcecie fachowców, bo oni wam tylko psują całą koncepcję i wy ich nie potrzebujecie. Pan Piekarz tutaj, pan potrafił go zrobić szefem komisji e, do spraw zagranicznych w, w Sejmie, także no, wszystko jest ok. Sami państwo widzicie e, w ogóle sposób mówienia i, i ten, i ten to, 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 po prostu jak wszystkie rozumy. Jest niezwykle istotny, niezwykle ważny, ale to kiedyś na ten temat jeszcze powiem. może będzie mieli okazję rozmawiać. I wie pan co się stało? Putin tak samo jak Stalin kiedyś zlekceważył wszystkie ostrzeżenia, co to jest za onetem, e, dotyczące tego, że w, w, gdzieś w Rosji podczas koncertu może nastąpić atak terrorystyczny. E, już e, był uprzedzany przez Stanów Zjednoczonych o wystąpieniu tak tragicznego wydarzenia. I rosyjski prezydent ostatecznie nazwał to jawnym szantażem. E, Szanowni Państwo, tutaj to nie przesądza, czy to Putin zrobił sam czy nie, bo nawet jeżeli, jeżeli Państwo Islamskie miało tutaj się do tego przyznać, to Putin byłby w stanie inspirować ludzi z Państwa Islamskiego, żeby u niego takie coś zrobili, tym bardziej, że teraz nastąpiły takie spektakularne zatrzymanie, zatrzymanych 11 osób i w tym cztery, które brały bezpośredni udział w tym zamachu. No i niektóre nie są zatrzymane i tutaj to już, ja też Onionia się zwrócę do pana majora Hendy, trzeba, trzeba się zorientować i zobaczyć, czy to może są te osoby, które, <gryenergetic> <Becca percussion machine> które mocno inspirowały to wszystko i musiały przypilnować, żeby wszystko było, było tak jak trzeba i, i, i kto, kto te osoby i yy, 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 czyje rozkazy wypełniał, bo to jest niezwykle ważna rzecz, ale Wracamy do Pana, Panie Rosławie. Stalin, mimo tego, że do ostatniego momentu, przed wybuchem wojny z Niemcami, do czerwca 1941 roku, nawet jeden z niemieckich komunistów, którzy, który przepłynął rzekę i powiedział, że nastąpi atak, że są zgromadzone siły, kazał, kazał go rozstrzelać, że to jest prowokacja. <laughs> Informacje, informacje Szwedów, którzy mieli świetny wywiad, to się pomija, którzy również i, i, i Rosjanie, którzy, którzy, tam byli w Szwecji, bo Szwedzi no, zrobili pod, podobną, no słabszą, ale podobną, podobną operację, jak nasza Enigma. Przychwytywali niemieckie wiadomości, te, które funkcjonowały z, z, pomiędzy niemieckimi wojskami w Norwegii i, 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 i i te transporty w ogóle szły, szły przez Szwecję, to ale o tym kiedyś indziej porozmawiamy. I szanowni Państwo, Kaczyński widać, że lekceważył wszystkie, na przykład to, co mówiły mu nasze służby: nie można Pegasusa używać w Polsce, nie ma certyfikacji. Ja to nie opłacę. Kamilski z Wąsikiem to wiemy o tym, że mm, tak naprawdę. Mnóstwo wyników, już rzeczy, które były realizowane w Polsce, są wdzięczną informacją. Zresztą, Janek często o tym mówił, y, służba y, spoza Polski, albo Europolu, albo, albo y, innych innych służb, albo służb amerykańskich. Y, Kaczyński opowiedział te mały, że Pegasus przyczynił się do zatrzymania, czyli czy, dzięki Pegasusowi zostało w tak kilkunastu szpiegów i tam jakieś te wszystkie inne historie. Y, nawet y, y, Przypominam państwu kiedy mówiliśmy tutaj na Janka Kanale o tym, że to no między innymi Izraelczycy i Amerykanie pomogli zatrzymać tych ludzi dywersantów, którzy którzy robili dywersję na kolei. Tam, czy pierwsi 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 yy, przekazali informacje Izraelczycy. I, pan i, i, i wyżeście to lekceważyli do później wymuszano nawet na, na naszych służbach pewnego rodzaju realizację. bo... bo z słynnym tak. śniegiem Tomaszem L., oczywiście, mylę, tak, to? tak? Tak, ale do tak. to jego, jego to po prostu dostali wiem, tak. do koperty. A, pan, i... a pan, pan, to wszystko, pa, pan to wszystko pomijał, lekceważył. Tomu, Kończymy. Tak. Do zobaczenia. Do Państwa.